Witam wszystkich bardzo serdecznie w filmie, w którym chciałem Wam zaprezentować 10 ciekawostek dotyczących Tupaca Amaru Shakura. Imię Tupaca Amaru pochodzi od Tupaca Amaru II, przywódcy zakończonego klęską powstania Indian przeciwko Hiszpanom w 1780 roku w Peru. W latach 1989-1991 Tupac napisał wiele wierszy, które po jego śmierci zostały opublikowane w 2009 roku w tomiku poezji Róża, która wyrosła na betonie. Jego rodzice Billy Garland oraz Afenit Shakur byli politycznymi aktywistami. Oboje należeli do organizacji Czarnych Panter, która została utworzona w celu ochrony i walki o prawa czarnej mniejszości w USA. W szkole średniej Tupac uczył się baletu oraz tańca. Pierwszy pseudonim Tupaca brzmiał MC New York i to właśnie pod tym pseudonimem Tupac napisał pierwszy utwór oraz po raz pierwszy występował. Kiedy z początkiem 1995 roku Tupac Amaru Shakur zaczął odsiadywać wyrok, na rynku ukazała się jego nowa płyta Me Against the World. Album zadebiutował na miejscu pierwszym na liście przebojów. Raper stał się w ten sposób pierwszym odsiadującym wyrok artystą w historii, którego płyta trafiła na szczyt zestawienia płyt. 13 lutego 1996 roku ukazała się płyta Tupaca zatytułowana All Eyes on Me, która otrzymała status platynowej płyty w 4 godziny od czasu premiery. Był to pierwszy dwupłytowy album w historii rapu. 27 utworów zostało nagrane w około 2 tygodnie. Gdy rodzice umierającego chłopca powiadomili Tupaca, że ostatnią wolą ich dziecka było spotkanie z nim, artysta poleciał do domu chłopca do Maryland i gdy ten umarł, zmienił nazwę jednej ze swoich firm na Joshua Dream, co oznacza marzenie Joshua. W 2004 roku Tupac został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako raper, który sprzedał najwięcej albumów na świecie. W tamtym czasie była to liczba 67 milionów. Wielu ludzi uważa, że Tupac sfałszował swoją śmierć, ponieważ od jego śmierci wydano kilka jego płyt. Prawda jest jednak taka, że Tupac tylko podczas ostatniego roku życia nagrał ponad 150 utworów. Oprócz tego zapewne istnieje wiele utworów, które nagrał jeszcze wcześniej, co pozwala sądzić, że w przyszłości jest możliwe wydanie kolejnej płyty lub utworu przez osoby posiadające prawa do niewydanych nagrań Tupaca. To już tyle, jeżeli chodzi o ciekawostki dotyczące Tupaca Amaru. Jeżeli odcinek się Wam spodobał, możecie dać łapkę w górę i piszcie, o jakim innym raperze chcielibyście ciekawostki, a może ciekawostki na temat całkiem innych rzeczy. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.